Noc w górach to mój ulubiony czas. Wtedy i chyba tylko wtedy możesz znaleźć niebo na ziemi i to dosłownie. Zamarzająca w powietrzu wilgoć osiada na wszystkim, co możliwe, tworząc w ten sposób delikatną warstewkę lodu. I gdy spojrzysz wtedy pod nogi, zobaczysz tysiące maleńkich światełek migoczących w rytm kroków. To trochę zabawne, że będąc w górach, gdzie przecież główną atrakcją są zwykle szerokie panoramy, można zachwycić się tym, co ma się pod stopami. Na szlaku towarzyszy mi Paweł, którego mieliście już okazję poznać w drodze na Szpiglasowy Wierch. Tym razem jako cel naszej wędrówki wybraliśmy Giewont. Zaczynamy z Gronik, skąd prowadzi żółty szlak przesmykujący się obok kotliny, potężnej pionowej ściany masywu Małołączniaka. Szlak wyprowadzi nas na Kondracką Przełęcz, gdzie należy skręcić na północ, czyli w tym wypadku w lewo, kierując się do pobliskiego już Wielkiego Giewontu. W dalszych planach jest zejście z powrotem na Kondracką Przełęcz, skąd później planujemy przejście fragmentu Czerwonych Wierchów od Koby Kondrackiej do Małołączniaka i zejście stamtąd niebieskim szlakiem do punktu startowego, którym był Gronik. Czeka nas zatem niespełna 16 km drogi, z sumą przewyższeń nieco ponad 1500 metrów. Sam raz na lekki, jednodniowy wypad. Droga na Kondracką Przełęcz przez większość czasu jest ewidentna i bardzo wygodna. Po dotarciu w rejon Głazistego Żlebu pniemy się w górę po kamiennych schodach. Dosyć szybko zdobywamy kolejne metry, a za naszymi plecami swoją wysokość eksponuje północna ściana Małołączniaka, nazywana Kotliną. W jej zakamarkach kryją się dziesiątki, jeśli nie setki ukrytych wejść do jaskiń. To właśnie w masywie Małołączniaka znajduje się wejście do największej znanej dotychczas jaskini w Tatrach, Wielkiej Śnieżnej. Odkrywana na przestrzeni wielu lat, na początku nie była podejrzewana o swoje rozmiary, ponieważ rozpatrywaliśmy ją jako 5 odrębnych jaskiń. Dopiero dalsze eksploracje udowodniły, że ten system jest ze sobą połączony, tworząc to, co dzisiaj nazywamy Wielką Śnieżną. Jest to system liczący sobie blisko 24 km korytarzy o denivelacji przekraczającej 800 metrów. I trzeba sobie wyjaśnić, co to znaczy denivelacja. To różnica wysokości pomiędzy najniższym a najwyższym punktem na danym terenie, w tym wypadku w systemie jaskiń. Wielka Śnieżna może poszczycić się 824 metrami denivelacji, co odpowiada mniej więcej różnicy wysokości idąc z Kuźnic na Giewont, a wszystko to zamknięte w systemie jaskiń. Naszym celem było wejście na główny szczyt masywu Giewontu przed wschodem słońca. Jednak popełniłem błąd w obliczeniach i okazało się, że wyruszyliśmy o godzinę za późno. Światło zaczynało pojawiać się na horyzoncie, a my byliśmy jeszcze w drodze do Kondrackiej Przełęczy. Kusiło, aby przyspieszyć, jednak trwał wtedy okres przejściowy między jesienią a zimą, a to jeden z najniebezpieczniejszych momentów w górach. Wszystko pokryte jest wówczas cienką warstwą lodu, a śniegu jest jak na lekarstwo. To taki czas, w którym źle chodzi się w rakach, ale jednocześnie trudno poruszać się bez nich. Łatwo o poślizgnięcie i kontuzję. Ciekawym rozwiązaniem w tym wypadku są takie malutkie raczki, które można bardzo szybko i wygodnie zakładać na buty. Ja niestety jeszcze takowych nie posiadam, natomiast jestem przekonany, że to będzie mój pierwszy zakup na następny taki właśnie sezon przejściowy. Tymczasem nie decydowałem się na założenie jeszcze pełnoprawnych raków, bo tak jak wspomniałem, tego śniegu było mało i po prostu większość czasu szedłbym po, mimo wszystko, kamieniach. Dlatego dziękowałem w duchu, że nie zapomniałem o kijach trekkingowych, które w takim wypadku bardzo poprawiają naszą stabilność na szlaku. Po dotarciu na Kondracką Przełęcz rozpoczyna się spektakl pod tytułem Wschód Słońca. Mieliśmy w tym czasie już dawno być na szczycie, ale tak jak wspomniałem, źle policzyłem godzinę wymarszu i dlatego nie znaleźliśmy się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Nie wpływa to jednak szczególnie na nasze humory, w końcu jesteśmy w górach, a tu zawsze jest pięknie. Już w promieniach słońca rozpoczynamy ostatnie podejście na Wielki Giewont. Przez większość czasu to jeszcze spacer. Dopiero w jego końcowych etapach rozpoczynają się fragmenty z łańcuchami. Widok w tym miejscu jest naprawdę nieziemski, dlatego nie warto się śpieszyć. Z uwagi na południową wystawę nie ma tu lodu, dzięki czemu znacznie poprawia się nasze bezpieczeństwo. Jednakże nigdzie indziej nie spotkałem tak wyślizganych stopni jak tutaj, co świadczy o ponadprzeciętnej popularności tego miejsca. Nie jest to nic dziwnego, widok jest naprawdę imponujący.
To zdjęcie zrobiłem niemal od razu po wejściu na szczyt. Chciałem skorzystać z jeszcze ciekawego światła, dlatego czym prędzej przystąpiłem do dzieła. Dzieliliśmy jednak kopułę szczytową z całkiem sporą grupą ludzi, dlatego nie potrafiłem ujarzmić kompozycji i zdecydowałem się na zwykłe zbliżenie na gubałówkę. To jedyne, co wówczas przyszło mi do głowy, ale umówmy się, zdjęciem roku nie będzie. Natomiast gdy miałem już ten pierwszy kadr za sobą, zacząłem dalej szukać tego, co mógłbym jeszcze sfotografować i wypatrzyłem w tłumie innego fotografa, który również przyszedł tutaj na wschód słońca. Zaproponowałem mu wykonanie zdjęcia jego sylwetki na tle długiego giewontu. I właśnie tak powstał tytułowy kadr. Z tego zdjęcia byłem już całkiem zadowolony, dlatego przyszedł w końcu czas na zasłużony odpoczynek, kawę, herbatę, przekąski i co tylko dusza zapragnie. Pogoda dopisywała, więc nigdzie się nie spieszyliśmy. Rozpoczynając powrót na Kondracką Przełęcz, warto pamiętać, że wariant zejściowy przebiega inaczej niżeli wejściowy. Kopuła szczytowa Wielkiego Giewontu jest jak rondo i patrząc od dołu z perspektywy Kondrackiej Przełęczy, na szczyt wchodzimy prawą stroną, a schodzimy lewą. Szlak jest jednokierunkowy, prawdopodobnie z uwagi na swoją popularność i co by nie było mówić, ekspozycję. Zatem by uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, warto pamiętać o prawidłowym przebiegu szlaku. Dalsza droga na Kondracką Kopę niesie ze sobą całkowitą zmianę warunków. Poruszamy się teraz nieco zacienionymi północnymi zboczami, przez co jest więcej śniegu, a fakt, że to najwyższe punkty w bezpośredniej okolicy sprawia, że wieje naprawdę silny wiatr. Na Giewoncie piliśmy kawę niemal w kompletnej ciszy, opalając się w słońcu, a tu przydaje się druga warstwa ubrań, grube rękawice i oczywiście raki. Mimo wszystko idzie się naprawdę nieźle, ale to też pokazuje, jak warunki potrafią szybko się zmienić. Dlatego zawsze musisz mieć w plecaku dodatkową warstwę ubrań, ciepłej odzieży, drugą parę rękawiczek czy zapasową czapkę. Po nieco ponad godzinie meldujemy się na szczycie Kopy Kondrackiej. Dobra pogoda przyciąga ludzi i choć nie jesteśmy sami, to jednak szczyt jest tak rozległy, że bez trudu znajdziemy sobie miejsce nawet w czasie letnich weekendów. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, z którego można podziwiać panoramę Tatr Wysokich. Najbardziej rzuca się w oczy Świnica, ale wprawne oko wypatrzy Gerlach z jego charakterystyczną przełęczą Tettmayera, nieco przed nim Rysy oraz wyraźnie odznaczający się Mięguszowiecki Szczyt Wielki. Dalej na prawo jest już tylko Słowacja z charakterystycznym krywaniem na końcu panoramy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wybrałem się kiedyś na Czerwone Wierchy właśnie z zamiarem sfotografowania wschodu słońca. Jako cel swojej wędrówki wybrałem wówczas Ciemniak. Finalnie skończyło się Krzesanicą, a po powrocie do domu stwierdziłem, że prawdopodobnie nie był to najbardziej szczęśliwy wybór. Dziś wiem już to na pewno, ponieważ widok z Kopy Kondrackiej wydaje mi się być najbardziej atrakcyjny i na pewno będę chciał tam wrócić właśnie w celu sfotografowania wschodu słońca nad panoramą Tatr Wysokich. Dalsza droga prowadzi nas czerwonym szlakiem na oddalony o pół godziny marszu Małołączniak. Przy okazji tej malowniczej ścieżki warto zauważyć, jaka jest różnica między nasłonecznionymi południowymi stokami, a pozostającymi w cieniu północnymi. Wystawa stoków, po których będziemy się poruszać, to podstawowa informacja, którą musimy poznać, zanim wybierzemy się w góry. Jeśli dodamy do tego analizę kierunku oraz siły wiatru, opadu atmosferycznego, zachmurzenia i temperatur z ostatnich kilkunastu dni, będziemy mogli wstępnie oszacować, z jakimi warunkami przyjdzie nam się mierzyć. Niemniej jednak ostatecznie najważniejsza jest ocena sytuacji na miejscu. Na Małołączniaku jest już zdecydowanie mniej ludzi i możemy rozkoszować się niemal całkowitą samotnością. Widok niewiele się zmienia i to jest właśnie urok Czerwonych Wierchów. Niemal całą drogę możemy podziwiać jedną z najpiękniejszych panoram w Tatrach, choć oczywiście lepiej pokonywać ten szlak w przeciwną niż my stronę, aby mieć ten widok nieustannie przed oczami. Małołączniak kończy naszą drogę w górę, osiągając najwyższy punkt dnia na wysokości 2096 metrów. Pozostaje teraz zejście niebieskim szlakiem przez przysłop Biętusi do Gronika. Aura jest przyjemna, piękne widoki nas nie opuszczają ani na chwilę, a to co najciekawsze, o dziwo jeszcze przed nami.
Gdy docieramy do kobylarzowego żlebu, który poprzez swoje ukształtowanie znajduje się w wiecznym cieniu, zabawa zaczyna się na nowo. Śniegu jest tu jak na lekarstwo, a wszystko pokryte jest warstwą lodu. Dodatkowo w pewnych miejscach jest naprawdę stromo, co sprawia, że to było najtrudniejsze do pokonania miejsce tego dnia. Warto mieć to na uwadze, że trudności czekają nie tylko gdzieś wysoko, w partiach szczytowych czy na 2500 metrów, ale również dużo niżej, w miejscu, o którym być może nawet nigdy nie słyszeliście i nie znajduje się na żadnej liście śmiercionośnych szlaków. Bo trudność drogi w dużym stopniu dyktowana jest przez warunki, a te mogą się szybko zmieniać. I to, co wczoraj było bułką z masłem, dziś może być poważną przeszkodą. To by było na tyle z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zachęcam do nakarmienia algorytmów YouTube'a za pomocą kciuków i komentarzy. A jeśli chcecie, by takie materiały pojawiały się częściej, rozważcie proszę wsparcie kanału na Patronite. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.